bardzo serdecznie, drodzy Państwo, ja jestem Konrad, a to jest kolejny odcinek symulatora Sim Rail. Rail Harry, przepraszam. I dzisiaj jedziemy dalej w kierunku Tartaku. Późna godzina. Zawirowania w tym terenie, raz górki, raz pod górę. Widziałem tu chyba 40 było. Nie więcej. SW może być też i na porty miasta. Dobrze, na prawo, tak. Tylko zobaczyłem 30. Pomyślałem, że już nas nie ma tutaj, nie? I kto to wymyślił, że informować na ostatnią chwilę o takich rzeczach? Tu fajnie by byłoby jednak mieć te więcej wagonów, nie? Bo tu już idzie to wszystko z górki. Może dalej będzie podwórk. To jest ciekawe. Tu bo ci zaraz pociąg odjedzie i tyle co z tego będzie. Pamiętaj, że trasy nie znasz. To na lewo, jak będzie jakiś rozjazd. Pamiętać nachylenia, jakbyśmy się tu mieli wracać. Równie dobrze też można gdzieś na CSW jechać. B3 i... Wjeżdżamy z SE, czyli na prawo. Jedno na prawo. Cięcie paliwa nic nie daje.
i 40 przed nami. Można powiedzieć, że już jesteśmy. Nie dali informacji, czy pod rurę, czy z rurki. Nic. To jest plus 2.1, super. Wiem, że jest rozjazd zaraz. Jakoś to ogarniemy. Było mało cen, mało warto. Chodzi o odlecenie. Prawa na to. Ładnie, tak malowniczo. Nie widać szyny. Wejść, bo już słyszałem ten dźwięk od temperatury. Dobrze, my tu musimy coś przejechać i wjechać na stację naprawczą. Oddawanie na końcu P po prawej, czyli gdzieś tam.
Super, idziemy do biura. Oddajemy co mamy. 26 tysięcy zarobione. Mamy 48. Jedziemy naprawić naszą lokomotywę. Która w sumie to zniszczona nie jest. Niby ma 100%. No i rozumiem, paliwo. Droga sprawa. Tutaj też nie ma żadnej innej lokomotywy. A mój. Ile minus to było? A. Myślałem, że plus. Masz tą rurę? Gdzie mam ciebie zatankować? Ja cię nie mam gdzie tu podpiąć. Na dowozie olej, piasek. Właściwie nic. Dziwne, że nie mogłem paliwa tu uzupełnić. Ale cóż. Jest jeszcze jedna taka lokomotywa. Chodźmy zobaczyć, co tu mamy. Dziesięć tysięcy, super. Licencje. Było DE6, tak? Nie. DH4. Ile? 50? Myślę, że 30. Nawet jeśli, to i tak byśmy to nic nie zrobili, a własne pojazdy nic nie posiadasz. Ale jak można tu posiadać pojazdy? Las centralny. Fabryka towarów i miast. Las centralny albo fabryka towarów i miasto. Las centralny w FRC.
No to jak już bym miał jechać, to na GF. To ma jechać też na fabrykę towarów i miasta. Czyli ja chciałem połączyć jedno z drugim. Pojechałbym sobie tędy, tędy, tędy. Spróbujmy, no bo to w sumie na C4 załaduj i odłącz. Ciekawe, czy będziemy mogli sobie wziąć to zlecenie. Cyk, cyk, cyk. Że jak one są puste, to są po prostu tak czułe. Oczywiście ostatni wagon jest na końcu. Że na końcu to jeszcze trzeba gdzieś odstawić. Dobrze, B4L. Okej, lecimy z tym. A nie, co pan kręcisz tym? Musimy to na B4L, czyli na prawo max. Tak, pojadę stąd, bo już mamy praktycznie zwrotnice poustawiane.
wylać. Szybkie manewry, jak to mówię. Będzie znaleźć ten automat do ładowania, nie wiem gdzie on jest. Chyba tu. Jednak nie tu. Panie, gdzie jest automat? Do środka trzeba wejść? Nie, tu jest. No i pięknie. Czasu nie ma, bo się czas antenowy kończy za niedługo. Wiemy, co teraz mamy zostawić. P1, o. Cię, nie. Dajesz, że siły nie masz. Zauważyłem coś tu niepokojącego. To już są jakieś inne wagony. Widzicie? Taką nadzieję, że widzicie. Chyba w miarę ostrożnie wjeżdżać.
Okej. A, zdraź. Okej, lecimy. Tysiąc siedemset. Aha, i to aj to. No właśnie. Teraz mamy dwa przewozy towarowe. C1, o. I drugi, który również jest na C1, o. Pozwólcie, że sobie zobaczę FF-130 właśnie. Ten to miał jako pierwsze D5i. To też D5i. A. Rozumiem. W którymś miejscu trzeba to połączyć, w tym. A tak na komara. Dobrze, to połączmy sobie skład. Przygotujmy na kolejny odcinek. Skoro już dotarliśmy tak daleko. Nie myślałem, że aż tak daleko dojdziemy. Tak, ja wiem, ty masz zaciągnięty ręczny. Tu nie. Tu też nie. A tu? Tak. Czyli gdzie to ma być? Gdzie F? No, czyli tu na wprost i tam w prawo. Super. No i na D. O, to nie ten wagon. To sprawdzajmy, który ma. O, ten. Myślę, że w tym odcinku, drodzy Państwo, to by było na tyle, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa, pa.